Witam Państwa na debacie na temat książki pana doktora Andrzeja Czyżewskiego Czerwono-Biało-Czerwona Łódź Lokalne Wymiary Polityki Pamięci Historycznej w PRL, książki wydanej w tamtym roku. Przedstawię naszych dyskutantów. Jest z nami pan profesor Piotr Tadeusz Kwiatkowski. Dzień dobry. Wybitny socjolog, badacz opinii publicznej, rynku. Przez lata związany z różnymi instytucjami właśnie zajmującymi się badaniami zarówno rynku, jak i opinii. Pracownik akademicki związany między innymi z takimi instytucjami jak Instytut Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogii Specjalnej w Warszawie oraz Instytut SWPS. Zainteresowanie pana profesora koncentrują się wokół pamięci zbiorowej na pograniczu kilku nauk, to znaczy nauk społecznych, politycznych i nauk o kulturze. Kierował między innymi takimi projektami jak Historia i Teraźniejszość, Współczesne społeczeństwo polskie wobec przeszłości, II wojna światowa w pamięci zbiorowej współczesnego społeczeństwa polskiego, Niepodległa 18, a ostatnio Publiczność Muzeów. Z większości, jeśli nie z wszystkich tych projektów powstały świetne książki, których nie trzeba przedstawiać, ponieważ są one bardzo dobrze znane. Drugim rozmówcą będzie pan dr Andrzej Czyżewski, historyk, adiunkt w Katedrze Historii, Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu Łódzkiego, wcześniej pracownik oddziału Łódzkiego Instytutu Pamięci Narodowej. Pan doktor zajmuje się historiografią polską w okresie PRL, oral history, czy też polityką historyczną, czy raczej badaniem polityki historycznej. Jest autorem książki Proces destalinizacji polskiej nauki historycznej w drugiej połowie lat 50. XX wieku, a ostatnio książki, o której dzisiaj będziemy rozmawiali, czyli właśnie Czerwono-Biało-Czerwona Łódź, lokalne wymiary polityki pamięci historycznej w PRL, która to książka kilkanaście dni temu, jak się dowiedzieliśmy, otrzymała nominację do Nagrody Historycznej Polityki za tamten rok. Gratuluję panu doktorowi. Ja nazywam się Mariusz Mazur, pracuję w Instytucie Historii UMCS. Szanowni Państwo, gdy organizatorzy poprosili mnie o prowadzenie tej dyskusji, bardzo szybko, nie znałem wówczas jeszcze książki, ale bardzo szybko zgodziłem się na to, ponieważ nazwisko pana doktora Andrzeja Czyżewskiego od razu mówiło mi, że ta książka będzie na pewno książką dobrą. Tak? Więc nie musiałem się zastanawiać nad tym, a gdy usłyszałem, że jeszcze rozmówcą będzie pan profesor Piotr Kwiatkowski, to wtedy już byłem zupełnie zadowolony, że będę mógł tego typu rozmowę przeprowadzić. Mamy, szanowni państwo, półtorej godziny, około godziny poświęcimy na dyskusję w naszym gronie. Ach, oczywiście nie powiedziałem jeszcze o jednej osobie, o panu profesorze Piotrze Witku, który będzie zawiadywał kwestiami technicznymi, ale jestem przekonany, znając temperament pana profesora, że dołączy również do naszej rozmowy. Proszę Państwa, mamy półtorej godziny, około godziny będziemy rozmawiali o z naszymi gośćmi o książce i o szerzej może trochę o tym, co to jest polityka historyczna, a może polityka pamięci historycznej, a ostatnie pół godziny proszę Państwa o podłączenie się do tego linku, który Państwo macie po to, żebyśmy mogli porozmawiać, żebyście mogli Państwo uczestniczyć aktywnie dyskusji, to znaczy również zadawać pytania naszym interlokutorom. Zacznę od pytania do pana doktora Andrzeja Czyżewskiego, dlatego że to o jego książce będziemy rozmawiali. Od 1999 roku, kiedy pojawiła się definicja polityki historycznej Edgara Wolfruma, minęło już sporo czasu. Można odnieść wrażenie, że ten spór o politykę historyczną, który tak wówczas mocno zaznaczył się kilkanaście lat temu, w tym około 2004, 2005, 2006 roku, rozpoczął się również w Polsce i rozpalał głównie historyków idei, filozofów historii, dziennikarzy, polityków, ale także historyków. Dzisiaj już raczej albo przygasł, albo wręcz nie istnieje. Doprecyzowanie i redefinicje pojęć i koncepcji zmniejszyły natężenie chyba tego sporu. Nawet ci, którzy byli wówczas bardzo mocno krytyczni wobec pojęcia polityka historyczna, musieli się chyba przyzwyczaić i żyć z tą polityką historyczną na co dzień. Polem sporu dzisiaj jest raczej już sama praktyka, a w przypadku niektórych historyków brak możliwości odróżnienia historii jako pola badawczego od polityki historycznej. I ja mam pytanie do pana doktora o te definicje, które pojawiają się w tej niezwykle ciekawej pierwszej części pana książki, to znaczy mamy różne definicje polityki historycznej, polityki pamięci, wreszcie polityki pamięci historycznej. One się jednak między sobą różnią, niektórzy nawet twierdzą, że bardzo różnią się między sobą. I czy mógłbym pana prosić o pewne przybliżenie tych podstaw, no bo dzięki temu ustalimy sobie, o czym będziemy rozmawiali w dalszej części naszej dyskusji. Bardzo proszę pana doktora. Dziękuję, dzień dobry Państwu, bardzo dziękuję za tak miłe słowa pod moim adresem i adresem mojej książki. Dziękuję również profesorowi Kwiatkowskiemu, że zgodził się przyjąć zaproszenie do tej rozmowy, no i oczywiście dziękuję organizatorom konferencji, której no właśnie ostatnim akcentem jest ta dzisiejsza nasza dyskusja wokół tej książki. Ja nie ukrywam, że mam pewien problem z tą tezą pana profesora zawartą w pytaniu, końcową tezą o tym, że właściwie to są różne pojęcia, bo wydaje mi się, że to nie jest tak do końca i tutaj znów musielibyśmy wchodzić w szczegóły dosyć mocne. Ja może odpowiem w ten sposób. Ja napisałem ten rozdział, w którym faktycznie jak tłumaczę to instrumentarium analityczne, które wykorzystuję w swojej pracy, po to, żeby pokazać, jak z jednej strony skomplikowana, a z drugiej strony wydaje mi się jednak chwilami zupełnie bardzo prosta jest sytuacja, jeśli chodzi o definiowanie, no właśnie mojego przedmiotu zainteresowania. I wydaje mi się, że po pierwsze, jeżeli, bo słusznie, że tutaj było to nawiązanie niemieckie, ta definicja Wolfruma, jego stanowisko z końca lat 90., no to też jest zwieńczenie poważnej dyskusji, która rozegrała się w Niemczech, prawda? I Wolfrum powiedział, napisał i taką postawił tezę, czy tak został zapamiętany, tak jest ta jego wypowiedź, praca interpretowana, że Wolfrum w jakimś sensie no właśnie zabrał to pojęcie polityce. Pozbawił ją politykę historyczną, tych kontekstów konfrontacyjnych. Chciał jakby oswoić ten fenomen i w jakimś sensie go włączyć do dyskusji akademickiej, tak bym powiedział. I wydaje mi się, że to jest w ogóle dosyć kluczowa sprawa, bo bez wątpienia ten pomysł, ta koncepcja na gruncie polskim, po pierwsze w jakiś sposób chwilami bardzo mocny nawiązuje do tego, co działo się w Niemczech i do tamtejszych dyskusji, ale oczywiście chodzi też o szerszy kontekst, czyli no, tej diagnozy stawianej przez środowisko prawicowych, konserwatywnych myślicieli, tej diagnozy, zgodnie z którą no, Polska właśnie jest pasywna wobec ekspansywnej polityki historycznej naszych sąsiadów, Rosji i Niemiec. I innymi słowy, w Polsce od początku, czyli no właśnie od początku XXI wieku, kiedy ten termin się pojawił i zaczął robić bardzo dużą karierę, on był uwikłany podwójnie jakby, powiedziałbym politycznie. I ja po pierwsze chciałem zdać relację. Oczywiście ja tego nie badałem, ja to zdaję relację za kimś, bo są już badania na ten temat, że to jest że to była pewnego rodzaju konstrukcja w procesie. I drugi element, na którym mi zależało, to pokazanie, że to jest pojęcie, wokół którego no, trwa takie przeciąganie liny między politykami a środowiskiem naukowym. I oczywiście wydaje mi się, że no, to zabrzmi jak banał, ale clou sprawy polega na tym, jak ostatecznie będziemy zakres pojęciowy tejże polityki, czy to polityki pamięci, czy polityki pamięci historycznej interpretowali. I ja, bliskie jest mi stanowisko Roberta Traby, który właściwie jest pionierem, powiedziałbym, na gruncie polskim badań nad właśnie tym fenomenem, który mówi, rzecz mocno upraszczając teraz powiem, mniej więcej tak, no, nie można się obrażać na ten fenomen, nie można go unieważniać, odrzucać, uważać za coś no, wręcz niegodnego refleksji, coś za fenomen, który się kłóci z misją akademii czy refleksji naukowej, krytycznej. Tendencje to znaczy, tak jak ja to rozumiem, stanowisko Roberta Traby, przeszłość zawsze będzie przedmiotem jakichś współczesnych praktyk społecznych. Tak było, jest i będzie. Pytanie kluczowe polega na tym, czy istnieje polifonia tychże praktyk, wolny rynek, powiedzielibyśmy, czy no właśnie tej polifonii nie ma, to znaczy jest pewien narzucony odgórnie jeden sposób pożytkowania wiedzy o przeszłości, budowania wyobrażeń współczesnych o tym, co działo się wcześniej. I ja oczywiście w tej pracy zajmuję się no właśnie pewnym aspektem tego fenomenu, czyli taką sytuacją, w której no władza najpierw totalitarna, później chyba jednak bardziej autorytarna albo o ambicjach autorytarnych, ma ambicje stworzenia i dlatego tutaj się odwołuje też do badań Andrzeja Szpocińskiego, no pewnego kanonu wyobrażeń o tejże przeszłości, ale oczywiście to jest to skrajne, bym powiedział, rozumienie tego, czym polityka historyczna może być. To musi zajść pewien zbieg okoliczności, tak bym powiedział, żebyśmy, no i właśnie sytuacja, w której państwo, aparat państwowy, partyjny, partyjno-państwowy właściwie w tym przypadku podejmuje, ma taką ambicję, co więcej widzi, jak to jest ważne, to znaczy dla utrzymywania swojej, no chociażby symbolicznej, to znaczy swojej dominacji w polu symbolicznym, jak ważne są zabiegi dotyczące kreowania wyobrażeń społeczeństwa na temat jego przeszłości, jego tożsamości, jego identyfikacji, jest jednym ze sposobów postrzegania tego problemu. Wydaje mi się, że w takim najszerszym rozumieniu bliskim Robertowi Trabie jakby wiele podmiotów prowadzi swoją politykę historyczną, prawda? W tym sensie, że ma prawo powiedzielibyśmy, uwrażliwiać na pewne aspekty przeszłości, które wydają się ciekawe, ważne dla tejże wspólnoty i dlatego angażuje się w różnego rodzaju działania, które no właśnie temu budowaniu refleksji czy pewnych wyobrażeń służą. Innymi słowy, ja jestem świadom tego, że to jest zdecydowanie szerszy fenomen natomiast sam podjąłem decyzję o tym, żeby w pewien sposób zawęzić ten problem, bo odnosiłem się do realiów PRL-u. Ja ostatecznie zdecydowałem się na tą formułę zaproponowaną przez profesora Pawelca i panią profesor Pawelec, polityka pamięci historycznej, z tego powodu, że nie ukrywam, wbrew temu, jakby w kontrze do tego komentarza, który do tego pojęcia napisał w świetnej skądinąd książce Michał Łuczewski o tym, że to jest no, mało intuicyjne. Właśnie ja mam takie wrażenie, że to jest właśnie bardzo intuicyjne, szczególnie z tym wytłumaczeniem, w którym Pawelcowie piszą o tym, że w gruncie rzeczy przecież nie chodzi o to, jaka była historia, tylko co z tej historii zostanie zapamiętane. Może w tym momencie zrobię pauzę i oddam panu głos. Dziękuję bardzo. Chyba o to samo chciałbym spytać pana profesora Piotra Kwiatkowskiego, ale chciałbym postawić pana profesora w roli recenzenta pewnego, który ustosunkuje się zarówno do tego, co powiedział pan doktor Czyżewski, ale też spojrzy na to z własnego punktu widzenia jako po pierwsze socjologa, a po drugie właśnie jako badacza, który w praktyce pewne rzeczy przerabiał. Czy mogę prosić o głos pana profesora? No tak, oczywiście, to znaczy ja bym powiedział tak, że to, czym ja się w największym stopniu zajmowałem, mówię w największym, bo też no, dotykałem innych zagadnień, ale te takie projekty, które tutaj pan profesor Mazur był łaskaw wspomnieć, one dotyczyły no, tak zwanej potocznej pamięci zbiorowej, czyli tego, co ludzie, członkowie rozmaitych społeczności, no jakoś tam mają w swojej wyobraźni, w swojej wiedzy, jakoś tam wyobrażają sobie przeszłość. Ta potoczna pamięć zbiorowa, ona często z tą pamięcią generowaną przez rozmaite polityki historyczne czy polityki pamięci, no czasem jest zbieżna, ale czasem jest rozbieżna. Tu nawet pan dr Czyżewski wspominał w jakimś miejscu, że taką cechą charakterystyczną czasów PRL-u to była bardzo często rozbieżność pomiędzy tym, jak ludzie rzeczywiście pamiętali II wojnę światową, prawda, i jaką wiedzę, jaki obraz tej wojny przekazywali, a tym, co można było zobaczyć na oficjalnych obchodach, w filmach i tak dalej, prawda? Więc tutaj te dwie sfery, one są dosyć autonomiczne. No i badania w ogóle pokazują, że jeśli sobie mówimy o PRL-u, to te straszne sumy, które wydawano na różne inicjatywy upamiętniające, no to one się po prostu rozpłynęły i w głowach ludzi niewiele zostało, prawda? No, te osoby, które pamiętają PRL, to potrafią i jakoś się tym interesują, potrafią wiele na ten temat powiedzieć, ale młody człowiek dzisiaj, no to nie bardzo nie bardzo kojarzy nawet te nazwiska takie sztandarowe, typu Karol Świerczewski na przykład. To wasi studenci, chyba że to są studenci historii, zainteresowani problematyką, ale powiedzmy, że przeciętnie wykształcony człowiek to w ogóle nie kojarzy postaci, a na to poszły duże pieniądze. I tutaj mówiąc o pieniądzach, to też powiem tak, że bardzo takim ważnym elementem rozmaitych polityk pamięci czy polityk historycznych, no to jest ta możliwość podejmowania decyzji, na co się te pieniądze wydaje. Mhm. Prawda? I ta decyzyjność, ona sprawia, że pewne pomniki powstają, inne nie powstają. Pewne muzea się tworzy, potem czasem się je zamyka albo przerabia. Także tutaj ja bym powiem tak, że ważnym nurtem jakby tej pamięci, każdej polityki pamięci, to jest dysponowanie określonymi zasobami finansowymi i zasobami organizacyjnymi. To mi się w książce pana doktora Czyżewskiego właśnie spodobała taka jakby duża wyobraźnia, jeśli chodzi o zaplecze organizacyjne rozmaitych działań upamiętniających. Czyli podsumowując, można powiedzieć, że niezależnie od rozmaitych definicji czy dyskusji, no to takimi ważnymi czynnikami wpływającymi na politykę historyczną to jest możliwość dysponowania funduszami i możliwość mobilizowania rozmaitych zasobów organizacyjnych w postaci organizacji, w postaci systemu edukacyjnego, w postaci szeregu organizacji kombatanckich, no, do rozmaitych działań. I to zjawisko, o którym tutaj sobie rozmawiamy, ono jest bardzo, bardzo stare i ono ma długą historię, prawda? Takie zjawisko jak na przykład, nie wiem, postawienie kaplicy określonemu władcy, czy wzniesienie kolumny, prawda, czy wzniesienie łuku triumfalnego. No to są zjawiska właściwie niesłychanie, mające bardzo długą historię. I teraz we wszystkich tych wypadkach, o których tutaj mówię, i tych dawniejszych, i tych nowszych, no zawsze ważna jest pewna możliwość uruchomienia pewnych funduszy, no i uruchomienia zasobów, które sprawiają, że coś upamiętniającego powstaje. I niezależnie od tego, czy nam się to pojęcie podoba, czy nie, no to tego typu działania są bardzo, bardzo znane i bardzo, bardzo powszechne i mają bardzo długą historię. Dziękuję. Obaj panowie mówili jednak o tym poziomie pamięci historycznej ogólnonarodowym czy ogólnoetnicznym. To znaczy, i tutaj pan profesor Piotr Kwiatkowski też w swoich wielu książkach wspomina o pamięci zbiorowej, ale w kontekście jednak tym właśnie ogólnokrajowym. Pan doktor zaproponował za to podejście lokalne. Zacznijmy może jednak od pytania, do pana profesora Piotra Kwiatkowskiego. Czy to podejście lokalne różni się czymś, tak jak pan je postrzega w książce doktora Czyżewskiego, od tego podejścia, któremu pan poświęcił swoje badania, czyli takiego pojęcia wynikającego oczywiście też z definicji, o których pan przed chwilą mówił, że to jednak państwo zajmuje się bardzo często tą polityką historyczną. A tutaj mamy jednak pewną lokalność. Czy widzi Pan jakieś różnice? Ja bym powiedział tak, że ja mówiłem ogólnie, prawda, że trzeba mieć ten, co ma pieniądz i ten, co ma zasoby i jest w stanie uruchamiać działania społeczne albo zmieniać przestrzeń, no to ten prowadzi politykę historyczną w pewnym uproszczeniu. Ale ja nie mówiłem, że to koniecznie musi być państwo. No, ja myślę, że mamy tutaj bardzo różne sytuacje. Z jednej strony jest państwo, a państwo, powiedzmy, o skłonnościach no, jakichś takich autorytarnych, to bardzo często lubi wchodzić w tę problematykę związaną z przeszłością i często w nadziei, że te działania one jakoś tam przyniosą pewien rodzaj kapitału politycznego. I my wiemy, że w Polsce no, bardzo aktywne w tym zakresie było państwo, było PRL, ale również przez te kilka pierwszych lat nie nazywało się PRL, stąd powiedzmy sobie, że Polska Ludowa jako państwo była bardzo aktywna, ale też i w okresie międzywojennym no, trzeba powiedzieć, że władze sanacyjne też miały swoje cele, jeśli chodzi o kształtowanie pamięci zbiorowej i były bardzo w tym zakresie aktywne. I to jest jakby jeden wymiar polityki historycznej. Używam tego słowa umownie, bo tak jak tutaj pan doktor Czyżewski powiedział, no troszkę są rozmaite pojęcia, ale generalnie rzecz biorąc mówimy o podobnych rzeczach. Drugi wymiar to jest taki, że ta ogólnokrajowa, ogólnopaństwowa polityka, jakoś tam proponowana, nazwijmy to elegancko, przez państwo, no ona spotyka się w poszczególnych częściach państwa z określonym biegiem zdarzeń, z określoną historią lokalną. No na przykład, jak mówimy sobie o II wojnie światowej, no to i mamy jakąś wyobrażenie o jakiejś ogólnopolskiej polityce czasów PRL, to w zupełnie innej rzeczywistości realizowana jest ta polityka w Warszawie, Lublinie, Poznaniu, Krakowie, Łodzi, czy na przykład we Wrocławiu, czy Szczecinie, prawda? Więc mamy tutaj wymiar no, takiego lokalnego, czy dostosowanego do lokalnego kontekstu działania polegającego na realizacji no, takiej ogólnopaństwowej polityki pamięci. I inny jest jeszcze wymiar taki, że właściwie prawie w każdej części Polski krystalizowały się, czy powstawały i powstają rozmaite środowiska, które z kolei są jak gdyby organizacjami pozarządowymi i które też bardzo często mają swoje cele związane z pamięcią. Ja na przykład przed laty ten fenomen mnie zainteresował, dlatego że rzeczywiście jak się mówiło o polityce pamięci, to głównie myślało się o państwie, prawda? Ale okazuje się, że również w czasach Polski Ludowej istniało wiele lokalnych organizacji, które no, robiły swoje, prawda? Ja prowadziłem kiedyś badania w Płocku, w środowisku, które było w stanie w różnych okresach historycznych, myślę tutaj o początkach wieku XIX, ale także od początku wieku XX, no, generować pewne obrazy lokalnej przeszłości, które były jakoś tam nie były może w konflikcie z tą ogólnopolską polityką historyczną, ale były swoje, były własne, były mazowieckie, były płockie. Prawda? I podobnie się dzieje w rozmaitych innych regionach, w dawnych ziemiach. No, wiemy, że jest bardzo wiele inicjatyw upamiętniających, które nie wpisywały się w ogólnopolską politykę, inicjatyw w Wielkopolsce na przykład, czy na Śląsku. Czasami no, dochodziło na tym tle nawet do pewnych napięć w okresie PRL-u. No, teraz oczywiście ta wielogłosowość rozmaitych polityk i tych powiedzmy sobie na poziomie ogólnopolskim i lokalnych, ona jest większa i ta swoboda dyskusji jest większa, ale niewątpliwie ten wymiar lokalny moim zdaniem jest niesłychanie ważny w no, kształtowaniu tego bardzo wielokształtnego, bardzo złożonego zjawiska, jakim jest no, ten taki publiczny dyskurs o przeszłości. Dziękuję. I faktycznie pan dr Andrzej Czyżewski odszedł od tego czynnika ogólnopaństwowego na rzecz tego lokalnego. Książka dotyczy tej lokalności w pamięci zbiorowej. No i moje pytanie również będzie tego dotyczyło. Dlaczego badanie lokalności w tym kontekście PRL jest istotne i co ono nam daje? Znaczy, jakie ma zalety, a jakie ma wady? Dziękuję bardzo. Wady to może później. Zacznę od zalet. Ja w ogóle uważam, że oczywiście takie próby spojrzenia z lotu ptaka są niezbędne, są ważne, one dają punkt odniesienia, wyznaczają pewne ścieżki również do falsyfikacji niektórych tez, ale ja nie ukrywam, że mi się zawsze dobrze pracowało no, w takiej perspektywie studium przypadku, po prostu, jako metody. Wydaje mi się, że to jest czasami niedoceniany, ale jednak w moim przekonaniu bardzo przydatny sposób uprawiania refleksji o przeszłości, w ogóle pisania o historii, bo w pewnym sensie, tak jak ja rozumiem jednak to, czym się historia zajmuje, no to jest poszukiwanie takich zbliżeń, poszukiwanie chwilami szczegółu, ale nie dla samego szczegółu, tylko właśnie po to, żeby go skonfrontować z czymś. I oczywiście można powiedzieć, że to jest zawsze, że to jest wsobne i ja sam znam przykłady, bym powiedział, no takich studiów regionalistycznych, którym ta perspektywa regionalna wystarcza. Jakby zamykają się w sobie i wydaje mi się, że oczywiście one mają swoje zalety, ale to nie o to mi tutaj chodziło i jakby nie tak ja rozumiem tę lokalność. Po prostu takie zbliżenie przez soczewki pozwala lepiej uchwycić moim zdaniem to, o co mi chodzi, czyli no jednak próbę pokazania jakichś procesów, które się w przeszłości działy. To ułatwia też pokazanie no, niespójności pewnych. Właśnie umożliwia nam też większe zagmatwanie, bym powiedział, paradoksalnie obrazu przeszłości, czyli jego większe urealnienie, tak bym powiedział. I dlatego ja na tę drogę jakby lokalną się zdecydowałem. Ona ma też również, nie ukrywam, takie zalety, że na przykład po dokumenty, po archiwa no nie trzeba jechać na drugi koniec Polski, chociaż ja się do kilku miejsc poza Łodzią wybrałem i przejrzałem różne zbiory dokumentów, źródeł. Reasumując, moim zdaniem ta perspektywa lokalna pozwala zweryfikować, czasami potwierdzić, czasami wykluczyć pewne tezy stawiane na poziomie ogólnym, i naturalną koleją rzeczy pozwala na większe zniuansowanie, a to mnie interesuje i starałem się w tej książce właśnie pokazać, po pierwsze, meandry, takie punkty, w których no właśnie okazuje się, że to nie jest takie jednoznaczne. To znaczy, oczywiście jest pewien cel finalny, pewne ramy są narzucone, ale w ramach tych ram, że tak powiem nieładnie, no dużo się dzieje i to właśnie, co się dzieje, mnie tutaj interesowało. Świadom jestem oczywiście słabości takiego podejścia również, to znaczy ktoś może powiedzieć, że no dobrze, no ale to dotyczy tylko w tym przypadku Łodzi, czy w tym przypadku, o którym mówił pan profesor Kwiatkowski, Płocka, prawda, że to nam tak naprawdę nic nie mówi, bo to było właśnie tam, a gdzie indziej mogło być inaczej. Tak jak powiedziałem, jeżeli uprawiamy tę perspektywę lokalną w oderwaniu od tego, co dzieje się gdzie indziej, bez takiej perspektywy, no właśnie, szerszego oglądu, to takie badania no nie powiedzą nam tyle, co mogłyby powiedzieć. I ja nie jestem przekonany o tym, że w mojej książce się to udało do końca, ale ja ją pisałem i tak też cały czas prowadziłem też kwerendy pod tym kątem, żeby spróbować się zastanowić, co tutaj jest swojskiego, a co nie, co jest właśnie typowe i na czym polega specyfika, pamiętając o tym, jakie są ramy. I ta książka jest właśnie tak pomyślana, żeby nie zapominając o ogóle, pokazać coś w szczególe po prostu. Jeśli można, bardzo proszę. Tak, ja bym powiedział jeszcze, tutaj uzupełnił to, że jeśli nawet mamy polityki historyczne robione w skali narodowej, to one znajdują w poszczególnych fragmentach kraju swoją własną formę, swój własny kształt, prawda? Wiemy, że władze komunistyczne starały się bardzo mocno akcentować udział komunistów w walce z Niemcami, prawda? I w związku z tym w całym jakby kraju, w poszczególnych województwach, poszczególnych miastach, powiatach czasem, no następowało to takie poszukiwanie przykładów działaczy lewicowych, którzy włączyli się w ruch oporu, prawda, w rozmaitej formie. W wypadku bardzo to jest jakby szczegółowo przez doktora Czyżewskiego to zjawisko promienistych opisane. Prawda? W innych miejscowościach no, był to ktoś inny, prawda? To by władze, dając jakby, czy formując pewną ogólną linię, no, zawsze zachęcało organizacje, środowiska w różnych regionach do tego, żeby znaleźć to taki lokalny wyraz, lokalną symbolikę odnoszącą się no, do jakiejś tam ogólnej polityki historycznej. To jest jakby pierwsza uwaga. A druga taka, no, że po prostu stosunek każdego społeczeństwa do przeszłości jest zjawiskiem złożonym i ta perspektywa lokalna, ona jest po prostu związana z lokalnymi doświadczeniami. No, prowadząc na przykład badania dotyczące funkcjonowania II wojny światowej w polskim społeczeństwie, wyraźnie widzieliśmy te różnice związane z doświadczeniami poszczególnych regionów. Prawda? One były, wyraźne były ślady doświadczeń wojennych w Polsce centralnej. Inaczej na różne sprawy się zapatrywali na przykład mieszkańcy Śląska, no, czy mieszkańcy tych tak zwanych ziem odzyskanych, czyli tych terytoriów, które należały do 1945 roku do Niemiec, więc to zróżnicowanie regionalne jest niesłychanie ważne i sobie jakby trudno wyobrazić dyskusję o pamięci, no, bez takiego dialogu pomiędzy tym, co jest lokalne i tym, co jest jakoś tam narodowe. Ale, i tu jeszcze nawiązuję do tej wcześniejszej naszej dyskusji o polityce pamięci, ale no, trzeba powiedzieć, że każde państwo, nawet to, które nie, nawet takie, które no, nie uważa za konieczne bardzo aktywne angażowanie się w tę problematykę, no, w pewnym stopniu jest odpowiedzialne za przynajmniej tworzenie pewnych fundamentalnych elementów polityki pamięci. Wraz z dwoma kolegami nieodżałowanym, Włodzimierzem Borodziejem i Maciejem Górnym, no, napisaliśmy taką monografię poświęconą dziejom obchodów odzyskania niepodległości w Polsce, ale też z rozmaitymi, tak w tej książce są takie rozmaite wycieczki do innych krajów, które też po I wojnie światowej odzyskały niepodległość. No i co się okazuje, że odbudowa państwa polskiego była również, czy stwarzała również konieczność wyposażenia tego nowego państwa w rozmaite symbole, w rozmaite znaki, które odnosiły się jakoś do przeszłości. Prawda? I odzyskiwanie niepodległości oznaczało najpierw pytanie, no, jakie tutaj godło dać temu nowemu czy odnowionemu państwu. I to wcale nie było w tamtym czasie banalne pytanie, bo czy my mamy wrócić do tarczy, w której będzie pogoń orzeł, czy może tarczy z czasów powstania styczniowego, gdzie mamy pogoń orzeł i archanioła, czy my mamy pozostać przy orle? A jeśli przy orle, to z koroną czy bez korony, w kształcie bliższym, no nie wiem, wzorom renesansowym, czy może jakimś piastowskim, prawda? Więc nawet godło, element akcentujący trwałość, pewien związek z przeszłością, nawet godło było ważnym przedmiotem debat. Następnie święta narodowe. To była inicjatywa posłów, żeby już w 1919 roku, żeby 1 maja był dniem święta państwowego. No, prawica się zmobilizowała, ustanowiła dzień 3 maja jako dzień święta narodowego, czyli ewidentnie stworzono pewien element nawiązania do pewnych tradycji przeszłości. No, później były dyskusje dotyczące na przykład odznaczeń państwowych, hymnu. Było znowu kilka pieśni, które pretendowały do miana, do rangi hymnu państwowego, prawda? Więc można powiedzieć, że nawet państwo, które nie bardzo chce się angażować w politykę związaną z przeszłością, w politykę związaną z historią, to nawet no, musi jakoś tam ogarniać, musi zabezpieczać pewne elementarne składniki no, takiej narodowej symboliki, jak godło, jak flaga, jak hymn, jak system znaków zaszczytnych i tak dalej. Dziękuję bardzo. My faktycznie bardzo często zapominamy o tym, że polityka pamięci, czy polityka historyczna musi się opierać na tych dwóch nogach, mówiąc tak trochę metaforycznie, że istnieje Trybuna Ludu, a obok tej Trybuny Ludu jeszcze istnieje Sztandar Ludu, Głos Robotniczy, znaczy te lokalne dzienniki, które mają swój dodatek do tej polityki pamięci. Inaczej będzie się rozważało pamięć powstania warszawskiego w Warszawie, inaczej na Śląsku, powstania styczniowego na Lubelszczyźnie i na przykład w Wielkopolsce i odwrotnie, powstania wielkopolskiego tam, a tutaj na Lubelszczyźnie. Czyli faktycznie mamy te dwie kwestie, które się łączą zarówno w systemach demokratycznych, jak i w systemach, jak widzimy, autorytarnych czy totalitarnych. Ja bym spytał pana doktora, który jest, oprócz tego, że jest historykiem, jest również historykiem historiografii, o to, jaką rolę dzisiaj odgrywa historiografia oparta o badania nad pamięcią, ponieważ my znamy i pan zresztą cytuje wiele książek na ten temat. Tych książek jest coraz więcej. Mamy książkę Joanny Wawrzyniak o zbowidzie i pamięci II wojny światowej. Mamy książkę Zofii Wójcickiej Przerwana żałoba. To jest książka o dyskusjach o pamięci obozów koncentracyjnych. Mamy książkę Krzysztofa Zajączkowskiego Westerplatte jako miejsce pamięci. Książkę Pawelców Rewolucja w pamięci historycznej. Książkę Piotra Przybyła Narracje i Infrastruktury, mit ziem odzyskanych w pamięci politycznej. Jak dzisiaj wygląda ta historiografia, której tematem jest pamięć historyczna czy pamięć polityczna? Nie powiem tutaj niczego odkrywczego, bo to jest jakby kolejny przykład i w pewnym sensie, to mówię też autokrytycznie, spóźnionego przyswajania przemian, które się dokonały w humanistyce czy w naukach społecznych światowych, no kilkadziesiąt w sumie już teraz lat temu, prawda? Wydaje mi się, że to nasze memory boom, takie swojskie, chyba już szczyt swój osiągnęło, no ale to w tym sensie nie szczyt osiągnięć i proszę mnie dobrze zrozumieć, tylko natężenie, już widzę tutaj profesor Witek się uśmiecha, że aż tak mi odbiło woda sodowa. Nie, nic z tych rzeczy, chodzi mi o ilość tejże produkcji. Wydaje mi się, że ten powiedzmy, no nie wiem, tak paradygmat pamięciowy chyba już nie jest tak, czy nie będzie tak popularny, ale to jest tylko i wyłącznie no, pewna taka projekcja albo no, oczywiście odniesienie do tego też, co dzieje się na Zachodzie. Z drugiej strony, no nie wiem, Memory Studies Association nadal działa prężnie bardzo, zresztą wspólnie z profesorem Kwiatkowskim w zeszłym roku braliśmy udział w spotkaniu, kongresie tejże instytucji. Ja mam wrażenie, że na tym etapie badania nad pamięcią są po prostu traktowane jako jeden z elementów tego, byśmy powiedzieli, krajobrazu naukowego, tylko że oczywiście no problem polega na tym, czy problem, no z mojej perspektywy to nie jest problem akurat, że jakby z założenia kilka, jakbyśmy myśleli tak ewaluacyjnie, kilka dyscyplin rości sobie tutaj prawa do, no właśnie, do dominacji czy do pewnej pozycji w tym polu pamięciowym. Oczywiście to można na to spojrzeć również z perspektywy pewnej mody intelektualnej, która przeminie lub nie. Ja mam wrażenie, że diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach i wszystko sprowadza się do definicji tejże pamięci społecznej, pamięci historycznej, polityki historycznej, no bo tak jak próbowałem powiedzieć na początku, ten rodzaj refleksji czy ta historia drugiego stopnia, ona była zawsze obecna, prawda? I w tym sensie ta historiografia podejmująca ten temat będzie, wydaje mi się, stale obecna. Czy na taką skalę? Nie umiem tego przewidzieć. Na dzisiaj wydaje mi się, że chyba jest już nawet pewnego rodzaju przesyt, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę no nie tylko kontekst polski, tak bym powiedział. Zresztą bardzo, bardzo duże na mnie wrażenie zrobił taki tekst sprzed 2 lat Magdaleny Sariusz-Wolskiej. Co ważne, to ważny jest kontekst, członkini zarządu MSA od zeszłego roku, w którym ona zastanawiała się, to oczywiście taka prowokacja intelektualna, ale zastanawiała się nad tym, czy ta perspektywa pamięciowa się przypadkiem już nie wyczerpała, czy to właśnie nie jest pewnego rodzaju moda, która przeminęła, no a przecież ona ma ogromne zasługi chociażby w udostępnianiu polskiej nauce dorobku, nie wiem, Assmannów, więc jakby kanonu, takie nawiązanie tutaj zrobię do Jana Assmanna, takiego kanonu uprawiania memory studies współczesnego, organizuje, nie wiem, warsztaty z Astrid R., a z drugiej strony jest świadoma tego, że być może już za dużo tego, prawda, i że być może to nie jest tak jakby chciała część chyba środowiska, no klucz do zrozumienia przeszłości, tak powiem, bo jest, nerwowo patrzę na zegarek i nie chcę już przeciągać, bo domyślam się, że jest jeszcze pytanie do profesora Kwiatkowskiego. Tak, ja przyznam, że chciałbym pana profesora spytać o troszeczkę coś innego. Krytycy polityki historycznej wiele lat temu mówili, że no, tak naprawdę nie różni się ona niczym od propagandy w systemach niedemokratycznych. Ja państwu przeczytam taką wypowiedź bardzo krótką, coś w rodzaju definicji czy quasi definicji autorstwa Janusza Kurtyki z 2004-2005 roku. Mówiąc polityka historyczna, mamy na myśli pewne działania, które podejmujemy jako państwo, aby przyswoić społeczeństwu coś, co uważamy za ważne. Przyznam, że przez lata zajmuję się badaniem propagandy i tak pomyślałem sobie, gdyby wstawić tutaj to pojęcie propaganda, to brzmiałoby, definicja polityki historycznej propagandy brzmiałaby tak. Mówiąc propaganda, mamy na myśli pewne działania, które podejmujemy jako państwo, aby przyswoić społeczeństwu coś, co uważamy za ważne. I to by się niczym nie różniło. No, słowo przyswoić tutaj, które było niegramatycznie użyte, dlatego że pan profesor miał pewien problem prawdopodobnie, stąd ten lapsus językowy, powinno tutaj nieco inne słowo paść, na pewno nie przyswoić społeczeństwu, wdrożyć w społeczeństwo tak, indoktrynować społeczeństwo. Ja mam pytanie do pana profesora, czy istnieje możliwość zbudowania jakiegoś schematu, takiej matrycy uniwersalnej polityki pamięci historycznej? Inaczej mówiąc, czym różnią się, a w czym są podobne te pamięci zbiorowe, w Polsce Ludowej i tej Polsce po 1989 roku. Nie chodzi mi tutaj o treści, bo byśmy powiedzieli, no na przykład Grunwald, tak, jest taką treścią, ale chodzi mi raczej o sposoby myślenia o polityce historycznej czy o propagandzie. Czy panie profesor jest dostrzegał, jest pan znawcą zarówno tej problematyki dotyczącej PRL, jak i przecież tej pamięci zbiorowej badane już po 1989 roku? No to jest bardzo trudne pytanie i powiedziałbym tak, że jeśli podchodzimy do pojęcia polityki historycznej krytycznie, to dlatego, że obawiamy się, że państwo zacznie zbyt jak gdyby głęboko wchodzić w no, tę taką funkcję propagatora, funkcję no, instytucji, która zajmuje się propagandą historyczną. I to sprawia, że wiele osób do tego podchodzi i do tego pojęcia dosyć krytycznie. Myślę, że tak, z jednej strony to, co jest w polityce państwowej dosyć ważne, no to jest jakby objęcie pieczą tych podstawowych tak, elementów, o których mówiłem, prawda? Tej symboliki, tej symboliki ogólnonarodowej, pewnych takich wartości, które no, są w bardzo małym stopniu kontrowersyjne. Natomiast sądzę, że dobrym kierunkiem jest jednak, jeśli chodzi o działania państwa, to jest jednak otwieranie przestrzeni dla innych podmiotów czy innych instytucji, które w wielu wypadkach są bardziej chyba powołane do tego, żeby przeszłością się zajmować. I myślę tutaj o z jednej strony instytucjach akademickich, z drugiej strony o placówkach muzealnych, o różnego rodzaju organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach. No i jeśli bym myślał o takim optymalnym modelu, no to tym modelu, w którym państwo raczej jest tym czynnikiem, który otwiera się na współpracę, zakłada, że polityka, że debata o przeszłości no, zawsze jest debatą polifoniczną i która daje dużo przestrzeni dla rozmaitych organizacji. Jeśli chodzi także o aktywność taką międzynarodową, no to oczywiście też jest tak, że w tym obszarze bardzo ważne są rozmaite środowiska akademickie, prawda, które funkcjonują w jakimś stopniu niezależnie od państwa i są tutaj media, więc taka wiara, że państwo wszystko poustawia, państwo wszystko rozwiąże, jest moim zdaniem wiarą o tyle, jest w pewnym stopniu wiarą naiwną, dlatego że urzędnicy państwowi oni mogą dużo dobrego zrobić, jeśli pomagają różnym środowiskom, a w momencie, kiedy sami zaczynają się tym zajmować, no rzadko są wiarygodni, rzadko rzeczywiście odnoszą sukcesy. Poza tym następny punkt, i tutaj właściwie o tym już wspomniałem, no to taki, że nie należy przeceniać skuteczności polityki historycznej. Doświadczenie PRL-u, w tym opisane przykłady tutaj przez pana doktora pokazują, że można wydać masę pieniędzy, można mobilizować duże siły, duże środki i właściwie zostają Pewne fragmenty zostają, ale bardzo wiele tych pomysłów dotyczących wizji historycznej z okresu PRL-u przestało istnieć. Natomiast gdybyśmy myśleli o porównywaniu czasów PRL-u i czasów współczesnych, no myślę, że jednak tych różnic jest sporo, choć oczywiście no, raz po raz, głównie myślę w środowiskach prawicowych, pojawia się ta taka wiara, że jeśli się państwo spręży i różnymi sposobami swoją interpretację, to znaczy interpretację aktualnie rządzących polityków jakoś tam w życiu publicznym zaakcentuje, uobecni, no to wówczas będzie super. Myślę, że ta taka wiara, że prawda, polityka historyczna jest świetnym lekarstwem na ukształtowanie myślenia ludzi o przeszłości, to czasami jest punkt wspólny, ale też moim zdaniem ta nadmierna wiara w działania państwa w obszarze polityki historycznej no, wydaje się nieporozumieniem. Dodajmy do tego, że jeśli chodzi o te czasy stosunkowo nam bliskie, czasy sięgające no, w głąb 2, 3, może 4 pokolenia, no to bardzo często ta wiedza i wyobrażenia potoczne, one również wynikają z autentycznych doświadczeń ludzi, które poparte są dokumentami czy jakimiś pamiątkami rodzinnymi, dokumentami przechowywanymi w domowych archiwach. Więc tutaj bardzo często jest tak, że te podejmowane przez państwo wysiłki, one czasem są zbieżne z tym, co ludzie myślą, ale czasem też mamy tutaj do czynienia z pewną rozbieżnością. Dziękuję bardzo. Jedna tylko uwaga, czyli można by było powiedzieć, podsumować tę pana profesora wypowiedź o tej matrycy w państwach demokratycznych i niedemokratycznych 3 słowami: pluralizm, pluralizm i jeszcze pluralizm, tak? I to będzie z pewnością wielka różnica, która bardzo dużo problemów nam rozwiązuje. Pan doktor Czyżewski jeszcze się odniesie. Tak, ja chciałem ad vocem, bo ja się pozwolę nie zgodzić z panem profesorem odnośnie interpretacji mojej książki, bo ona faktycznie pokazuje, że, ale to już wynikało z badań, na które ja się powołuję, pana profesora mistrzyni, czyli Barbary Szackiej. Te badania z przełomu lat 80. i 90., które brutalnie weryfikowały te, no właśnie, działania zakrojone na szeroką skalę budowania tego panteonu bohaterów podziemia robotniczego, prawda? I zgoda, tak, w pewnych wymiarach ta polityka pamięci komunistyczna przegrała, ale przecież, i tu nawiązuję do tej myśli, którą też pan profesor powiedział, ja się z nią w pełni zgadzam, polityka historyczna nie jest tworzona w oderwaniu od tej pamięci potocznej, prawda? I to jest tak jak z mitami. Mit w jakimś sensie nawiązuje do pewnych realiów. I wydaje mi się, że no właśnie ta moja praca pokazuje również, że po pierwsze ta polityka komunistyczna właśnie w tym dialogu z tym wyobrażeniem społecznym na temat losu Polaków w czasie okupacji cały czas grała jakoś, próbowała to wykorzystać i w tym sensie wydaje mi się, że my no, nadal tkwimy w niektórych bardzo fundamentalnych dla tego przekazu no, wyobrażeniach, prawda? Przecież no, komuniści nie bez kozery grali tą kartą martyrologii polskiej w kontrze do martyrologii żydowskiej, prawda? I no w tym sensie jakby nadal jesteśmy pod wpływem tego schematu. Czy ten schemat jest eksplorowany nadal dosyć mocno? Więc to tylko tyle ad vocem i już milknę. Chciałem jeszcze zadać pytanie futurologiczne o przyszłość, ale niestety już skończył nam się czas, dlatego przeniosę to pytanie o to, jakie według panów mamy jeszcze możliwości zarówno w rozwoju metodologii, jak i tematów badawczych na tę część drugą. Jeśli możesz, niech to będzie podsumowujące pytanie. Myślę, że tak? Można go zadać. Dobrze. W takim razie zostańmy jeszcze przez chwilę. Pytanie do obu prelegentów. Jakie panowie macie pomysły na to, jak to się rozwinie? To znaczy, w którą stronę będą szły badania nad pamięcią zbiorową, nad polityką historyczną? Czy stoją przed nami jeszcze jakieś wyzwania, czy coś możemy zmienić, czy zmieni się może metodologia, jakieś podejście, może powstanie jakiś paradygmat, no i jakie tematy przed nami? Jeśli można by było, pan profesor Piotr Kwiatkowski. Czy ja najpierw, tak? Tak. No ja... Oczywiście nikt z nas nie zna przyszłości. Myślę, że takim tematem, który będzie coraz częściej się w dyskusjach pojawiał, to jest próba odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób rozwój społeczeństwa cyfrowego oddziałuje na nasze myślenie o przeszłości. Z pozoru jest to paradoks, bo tu mamy nowoczesność, tu mamy bardzo szybkie zmiany, ale z drugiej strony internet stanowi potężne archiwum i potężne źródło, potężne narzędzie komunikacji ludzi, którzy mają rozmaite zainteresowania. I znaczenie tego tematu odkryłem w momencie, kiedy zainteresowałem się ruchem inscenizacji historycznych, rekonstrukcji historycznych, bo zdałem sobie sprawę, że ludzie, których pasją jest jakieś tam wracanie do przeszłości, odtwarzanie doświadczenia historycznego, oni w dużym stopniu żyją w internecie, komunikują się, zwołują, wymieniają doświadczeniami, handlują rozmaitymi rekwizytami i tak dalej. Więc myślę, że takim tematem, który będzie istotny, będzie, powtórzę, rola czy zmiany w myśleniu o przeszłości w społeczeństwie cyfrowym. Chyba że internet zabije naszą cywilizację, co też jest możliwe. Chyba że, ale to na tej zasadzie możemy powiedzieć, jest kilka zagrożeń, prawda? No, jeśli odpowiadamy o przyszłości, to jakoś robimy założenie, że jednak przynajmniej w tej perspektywie najbliższych kilkudziesięciu lat jednak Ziemia jeszcze się nie rozsypie, nie rozleci. Że nam się uda, dobrze. Pan doktor Andrzej Czyżewski, bardzo proszę o odpowiedź na to samo pytanie. Bardzo krótko w takim razie. Mi jest bardzo bliskie to, co profesor Kwiatkowski powiedział. Ja już od pewnego czasu noszę się ze pomysłem na złożenie takiego grantu, w którym można by było połączyć taką perspektywę historiograficzną i nowe środki komunikacji, bo tak sobie pomyślałem, że no właśnie można by było wziąć pod lupę Twitter, konta twitterowe kilku takich prominentnych, zabierających głos w dyskusjach historyków i spróbować zbadać na tym poziomie właśnie jakiego typu treści, jaka forma komunikacji, jaka wizja przeszłości się z tego medium wyłania, ale mówiąc już tak bardziej poważnie, to oczywiście to na pewno jest wyzwanie, tylko jest pytanie teraz o to, czy skupiamy się na środkach komunikacji, czy skupiamy się na treściach, prawda? I czy sprzężeniu tychże, to wydaje mi się fascynujące. Mnie osobiście interesowałby taki projekt który tutaj autoironicznie, bo sam byłem związany z tą instytucją i się tego nie wypieram, i współwydawcą tej mojej książki jest IPN, a to z kilku różnych powodów. W każdym razie ja na przykład sobie takie wyobrażam, takie badanie za jakiś czas dotyczące wpływu IPN-u na wyobrażenia zbiorowe Polaków o swojej przeszłości, prawda? Tak roboczy tytuł to Senne marzenie towarzysza Mietka, bo im dłużej analizuję strukturę IPN-u, to wydaje mi się, że to jest coś, co się nawet Moczarowi nie śniło, żeby w jednym miejscu skupić tak wiele różnych pól oddziaływania. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jak się to wykorzystuje, ale jakby problem pozostaje. Wydaje mi się, że nie ma do tej pory niestety badań na temat tego, w jaki sposób, czy, po pierwsze właśnie jest pytanie, czy, a jeśli tak, w jaki sposób IPN wpłynął na to. Mówię o takich poważnych badaniach empirycznych z wykorzystaniem różnych metod, również wywiadów. To wydaje mi się, że, ale to już takie szczegółowe zupełnie. Natomiast jest pytanie w ogóle, i tak rozumiem intencje profesora Mazura. Ja próbowałem już na to odpowiedzieć nieudolnie wcześniej. Jest pytanie w ogóle, czy ten paradygmat pamięciowy, tak jak dzisiaj jest on interpretowany, będzie ważny. Moim zdaniem on będzie, ale nie będzie takiej dominującej, jak przez pewien czas roli odgrywał. Widzę, że zaraz zostanę skarcone i bardzo dobrze. Profesor Kwiatkowski, oddaję panu profesorowi głos, bo chyba coś się zadwodzi. Na koniec. Nie, ja też myślę, że no wiemy, że znaczy kiedyś z kolegami żartowaliśmy, że dyscypliny humanistyczne dzielą się na dwie grupy. Na takie nauki, które żyją jubileuszami, i takie, które żyją modami. I na przykład historia literatury to jest nauka żyjąca jubileuszami, a nauki społeczne typu socjologia, psychologia żyją modami. No i rzeczywiście być może ta moda na te dziesiątki rozmaitych Memory Studies, ona będzie jakoś tam mijać, ale myślę, że również, że ten bilans rozwoju w tym zakresie jest na tyle ważny i pozytywny, że zachowując może inne proporcje, to ten nurt będzie sobie jakoś tam funkcjonował. Natomiast powiem tylko, że jeszcze takie dwa tematy mi chodzą po głowie, jeśli chodzi o przyszłość. Jeden to będą się rozwijały badania na temat, który już właściwie się zaczął, i pamiętamy niedawno pani Joanna Wawrzyniak i pani Aleksandra Lejk wydały bardzo interesującą pracę o cięcia, prawda? O transformacji. I myślę, że ten nurt doświadczeń okresu, o transformacji ostatnich tam, prawda, dziesiątków lat, on będzie nabierał rozpędu i będą tutaj się pojawiały ciekawe prace. Ja patrzę na to ze smutkiem, bo nagle okazuje się, że historią jest coś, co ja pamiętałem, obserwowałem jako już dorosły człowiek, więc to mi uświadamia po prostu, jak szybko ten czas leci. I jest jeszcze jeden taki temat, który obiecuję, że albo próbowałem kogoś zainteresować, ale jakoś zawsze odkładałem. Brzmi on roboczo: dowoja, marsz dowoja. Mianowicie nie znam takiej książki, która by analizowała doświadczenie Polaków, którzy odsłużyli zasadniczą służbę wojskową. Zjawisko było powszechne, bo trudno mi powiedzieć, jaki odsetek, ale bardzo duży odsetek mężczyzn między końcem wojny a 1990 rokiem przez te 2, a jak ktoś miał trochę szczęścia, to i 3 lata, służył w wojsku. I te wojskowe doświadczenia one jakoś tam oddziaływały na ludzi, coś tam z tego zostało, ale jakoś do tej pory nie zetknąłem się z pracą, która by systematycznie to badała. To ja się zgłaszam jako potencjalny... Jako podchorąży. Tak, nie, jako osoba, która załapała się, powiem tak nieładnie, na końcówkę zasadniczej służby zawodowej. W związku z tym przez 1,5 roku studiowałem fizykę po to, żeby uniknąć powołania do wojska, bo moja babcia nieopatrznie odebrała kartę powołania. Polecony z WKU i w związku z tym przez 1,5 roku studiowałem fizykę. Oczywiście no, tak jak potrafiłem, czyli nie studiowałem. Dziękuję. Dziękuję. Przyznam, że myślałem, że panów odpowiedzi pójdą bardziej w stronę czegoś rodzaju cyber memory turn to all, ale widzę, że jesteście panowie jednak wobec tego sceptyczni. Dziękuję bardzo.